No witam widza bardzo serdecznie w tą ulewną sobotę. Zaczynamy sobie oczywiście dzisiejszy odcinek z GeForce Kinsa z skrzynką 10% Luxury, gdzie oczywiście 10%, tak jak oczywiście sama nazwa skrzyni mówi, mamy oczywiście na te najlepsze skiny, jak między innymi tutaj MS-kę Blue Phosphor, którą udało mi się trafić. Jest to śliczna M-ka, którą kurczę kiedyś chciałbym mieć, bo patrz to! Powiedziałem, że bardzo chciałbym mieć i druga mi spada. Bo bardzo jednak kiedyś byłem fanem Ikarusa i w sumie dalej jestem fanem. Miałem takiego z takimi ślicznymi naklejkami. Ale teraz, kurczę, może pora na zmianę na tego Blue Phosphora, no zobaczymy. Coś trzeba wykminić, tak, bo tutaj, że tak powiem. No ostatnio, jeśli chodzi o moją gablotę skinów, no to tak, kurczę, no tak średnio bym powiedział, do mojego prime'u skinowego, no to kurczę, trochę brakuje, bo pamiętam, kurczę, kiedyś, Alpa Gungnir. Istna perełka w moim ekwipunku, no tą bitwę udało nam się wygrać bez problemu, no to jest 9400 zł, no naprawdę, no te MH-ki bardzo mi oczywiście w tym pomogły, no i zobaczmy, jak to się wszystko będzie miało na kontraktach. Wrzucamy oczywiście itemy najdroższe, a ja Ci oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na skinach. Chcesz oczywiście wygrać, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz na Discorda, dołącz i użyj kodu Crocs, nie GeForce Kinis, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz kod promocyjny i wpisujesz tutaj kodzik Croxy przez 2x. Dajcie on 5% więcej od każdej wpłaty, możesz go używać dowoli. No i oczywiście skrzyneczka na start za free. A my już rzucamy tutaj tej temy 9300 zł. Możemy od 5600 zł do nawet 23 koła dostać skina, więc zobaczmy. Ostatnio udało nam się lotusy zdobywać. Dwa odcinki z rzędu. No a tutaj niestety no dwa koła na minus. Więc sprzedajmy sobie oczywiście ten nóż. Mamy ponad jeszcze 12 koławyku, więc sympatycznie. Nie powiem, że nie. Idziemy na skrzynki i oczywiście użytkowników. Zobaczymy, co oczywiście tutaj ugotowaliście dla wuja. Weźmiemy od 500 do powiedzmy 800 zł. Skrzyneczki 10% fate. Okej, to są skrzyneczki, które no jak najbardziej chyba będę mógł otworzyć. Coś tu się chyba zbugowało, no ale na szczęście skrzyneczka leci. I no mamy jedną, tak? Mamy 5300, no jest to profit, tak? Trzeba to sobie powiedzieć, jest profit. Bardzo tutaj ładnie nam się udało ustrzelić tą AWP. Ale zobaczmy, no tutaj na szybkim się udało, a na normalnym, no niestety tutaj jest mocna lipa. Zobaczmy jeszcze raz tą skrzynkę, zobaczmy, czy ten fejdzik jeszcze jest w naszym zasięgu, no pięknie. Mamy tą AWP fejdz, sprzedajmy sobie wszystkie inne skiny, które tą AWP nie są. Jeszcze jeden raz sobie tą skrzynką zakręcę i zobaczmy, i mamy kolejną. No powiem tak, no tutaj, że tak powiem, klask, klask dla osoby, która zrobiła tą skrzynkę. No przywracasz mi naprawdę mordko nadzieję, że jeszcze są osoby tutaj tworzące te skrzynki, które chcą, żeby wuja jeszcze zarobił. Zobaczmy tutaj król YouTube. No do króla chyba trochę mi brakuje. 15% na Bayonetta Marble Fade'a. 2600 zł już ta skrzynka. W sensie 4 takie skrzynki. No na tego Bayonetta, na którego jest 15%, no kosztuje 3200. Więc no, czy to jest taki dobry biznes? No tak średnio chyba bym powiedział, no ale zobaczmy. Może akurat uda nam się tego Bayonetta zdobyć. Będę wtedy na pewno zadowolony, no ale no nie, no takie otwarcie to jest, ojejku. No to jest na minus 2 koła. Jeszcze raz powiedzmy, że mogę zaryzykować. No tylko jeżeli teraz ten tej Bayonet nie zleci, no na szczęście spada. Bo już chciałem ci, gościu, wyzywać autentycznie. A oczywiście jakbyś chciał sobie konto doładować na GeForce Kinsie, no to wystarczy, że klikniesz tutaj doładuj, zielony plusik. No i oczywiście tu możesz sobie kodzik wpisać, tu możesz doładować i oczywiście procencik, jak i również skrzyneczkę sobie odebrać. Mamy jeszcze 2600, ja bym tutaj jeszcze jakąś fajną skrzynką zakręcił, żeby tutaj mieć jeszcze do kontraktu jakiegoś, tylko właśnie, tutaj, no Billionaire chyba, to jest taka bezpieczna skrzynka, którą bardzo lubię, 1600 zł, tylko no właśnie, no tutaj tak naprawdę to jest skrzynka wszystko albo nic, tak, albo dostajemy mega ładne skiny, jak na przykład tutaj, 1600 zł udało nam się dostać, albo no właśnie dostajemy jakieś tutaj obrzyny, na które jest 61%, więc troszkę sporo, ale na dwie takie jeszcze mamy, więc sobie otwórzmy i zobaczmy, zadziałajmy sobie. No niestety tutaj będzie dwa razy pusto, więc oczywiście sobie to sprzedajemy, ale mamy tutaj bardzo ładne skiny na kontrakty, między innymi dwie AWP Fate. No tu jest ponad 10 koła na pewno, 15 koła to jest, no powiem tak, bardzo ładnie, tutaj udało mi się w sumie trochę z fusów tak naprawdę wyczarować te skiny, totalnie nie wiem, jak nagle to się 15 koła zrobiło, ale dobra, uznajmy, że wrzucamy i zobaczmy, od 9 koła, no, to jest stówka na minus, uznajmy, że jest ok, tak, no nie będę tutaj narzekał na rękawiczki za 15 koła, no jeszcze aż tak to mnie nie odkleiło, ale czy ja chcę tutaj jeszcze jakąś skrzynkę widza zaryzykować, czy może to jest pora na taką, wiesz, solidną, grubą odklejkę. Zobaczmy tutaj skrzynki powyżej 1,5 kafla, no ja już tutaj widzę taką jedną, no jest AWP Dragonlore 7%,
Procent, wariacie na dealorkę. No dobra, jedna taka skrzynka 1600 zł. No to jest totalne waste of money. Coś takie wrażenie mam. No ale zobaczmy, no te kilka skrzynek mogę sobie zakręcić. No czasem mam po prostu chęć zrobienia jakiejś odklejki, tak? Mam po prostu ochotę na odklejkę. No to mówię sobie, kurczę, it's odklejka time! No ale no, niestety tutaj, no czy to się opłaci? No przeważnie to się nie opłaca, tak? Ale no zobaczmy, może akurat uda mi się tutaj tą Dragon Lorkę wyczarować. Dobra, stary, koniec pierdzielenia się. 3300 zł, dwie takie skrzynki. No otworzyłem już tyle, że chociaż jedna powinna mi tutaj spaść, biorąc pod uwagę, ile 3% tu by było. No zobaczmy, to jest ostatnia szansa. Trzy takie skrzynki kosztują nas 5000 zł. Proszę, daj mi Dragon Lorę w tym ostatnim otwarciu.